Nie, no normalnie czat. Po takim czasie? Czuję się wypuszczona. Dzień dobry, witam się z wami serdecznie. Dzisiaj mija 3 tygodnie od porodu i jak widzicie, mama ma wychodne. Wprawdzie to wychodne tylko do sklepu i do apteki, ale wiecie, pierwszy raz od porodu wsiadłam do auta za kierownicę i to takie wydarzenie dla mnie wręcz historyczne, bo jednak liczyłam trochę na to, że jak urodzę, to zacznę bardziej ogarniać rzeczywistość, ale okazuje się, że jednak nie i dalej jestem lekko rozkojarzona i roztrzepana. Ale dałam radę, lecę do apteki. Mój mąż z Mańką czekają w domu. Malutka ma problemy z brzuszkiem i muszę kupić kropelki. Mam nadzieję, że pomogą. No, a prawda jest taka, że musimy to przeczekać i pomoże jej najbardziej czas. Wiąże się to jakby, Boże, widzicie, no nie umiem się wysłowić. Niedojrzałością układu pokarmowego, która po prostu w tym momencie daje się nam we znaki. Nie są to raczej kolki, ale ma problemy z brzuszkiem, więc staramy się zachowawczo pomóc. No dobra, lecę do tej apteki i odezwę się może później. Dzisiaj obiad na słodko. Zauważyłam, że u nas te vlogi ostatnio są takie mocno łączone. Nie jestem w stanie nagrać jednego dnia więcej, ale myślę, że nam wybaczycie i ważne, że w ogóle cokolwiek udaje nam się nagrać. O, też mam niezapięty biustonosz po ostatnim karmieniu, ale to nawet nie ma sensu, bo ja tutaj jestem dystrybutorem do mleka ostatnio i jak musi być na już, to lepiej mieć odbezpieczone. Jutro przyjeżdża do nas fryzjer. Muszę ogarnąć trochę grzywkę, bo już, jak widzicie, ledwo, ledwo mogę patrzeć przez nią. Już się wywija w każdą stronę, także jutro się w końcu ogarnę trochę wizerunkowo. A dzisiaj chillujemy. Po południu odwiedzają nas nasi przyjaciele. Malutka ma już 3,5 tygodnia, więc już jest w miarę bezpiecznie. Oczywiście trzeba uważać na wszelkie infekcje i tak dalej, ale wydaje mi się, że każdy, kto przychodzi w odwiedziny do takiego malucha, zdaje sobie z tego sprawę, tym bardziej, że nasi przyjaciele mają dwójkę własnych dzieci, to dobrze o tym wiedzą. Także dzisiaj trochę będzie rozrywkowo bardziej. Mój mąż śpi, jak widzicie, Mańka również, także mamy taki poranek, no właściwie to już jest godzina w pół do 11, ale dopiero się zrobiło jasno. Mamy taki poranek chillujący, odpoczywający. Coś czuję, że młoda zaraz się obudzi na cycka. Ostatnio mamy trochę kryzys laktacyjny i mała przestawia się częściej, a na bardzo, bardzo krótko. O, już się zaczyna warczenie. No, ale to wszystko jest do przetrwania. Jestem cały czas w kontakcie z doradczynią laktacyjną. Może znacie z YouTube'a Marzenkę z kanału Bije Mam. Mamy bliźniąt, które przyszły na świat w tym samym czasie, kiedy nasza Ada, moja bratanica. No i jest to mój anioł laktacyjny. Z każdą pierdołą mogę się do niej zgłosić i ona nam bardzo, bardzo pomaga. Niestety tutaj nie ma na miejscu doradcy laktacyjnego, który mógłby sprawdzić wędzidełko i pomóc tutaj nam z tym wszystkim, ale
Marzena staje na wysokości zadania i na każde moje nawet najgłupsze pytanie i najbardziej męczące jest w stanie mi odpowiedzieć, więc bardzo wam polecam. No, może nawet tak się pokażę. Dobra, bo się skrzat budzi, zaraz będzie alarm, bo Mańka nie jest w stanie wytrzymać chwili, jak poczuje głód. U niej nie ma oznak wczesnego głodu. U niej jest od razu alarm. Tak sobie słodzina jeszcze tutaj dosypia, ale już widzę, że będzie zaraz głodna. Co mój mąż jest jeszcze z nami w domu. Jeszcze przez 9 dni bodajże. No i dzięki temu ja w miarę funkcjonuję, bo on przez pierwszą część nocy czuwa i jest na każde zawołanie Mańki. Mi przynosi ją tylko do karmienia, więc ja mogę się wyspać, mogę się zregenerować. Około godziny 4 ja przejmuję wartę, on się kładzie. No i tak na razie funkcjonujemy. Fakt, że Mania jest raczej spokojnym dzieckiem, fakt, że troszeczkę ma problemy z brzuszkiem, ale to jest normalne. Jak wspominałam chyba w, nie wiem, czy w poprzednim vlogu, czy to będzie teraz w jednym, musicie mi wybaczyć, będę to montować, dopiero to ogarnę. Krople, które kupiłam tutaj na Islandii, pomogły, jest o wiele lepiej. Malutka ma mniejsze problemy z brzuszkiem. No ale mimo wszystko no, nie śpi ciągiem tych 3 godzin, potrafi się lekko przebudzić, trzeba ją czasami utulić, ululać. Ona jest totalnie bezsmoczkowa, gardzi silikonem i kauczukiem. Jedyne co to toleruje pierś. Także no jest to dla mnie bardzo duże ułatwienie i przez te, no i myślę, że też dzięki temu troszeczkę przeszło mi przechodzić przez ten połóg, bo pierwsze 1,5 tygodnia były dość trudne, opowiem o tym może w innym filmie. Ale właśnie dzięki temu, że mój mąż w dużej mierze przejął tą opiekę nad małą, tak żebym mogła się zregenerować, to bardzo dużo pomogło. Generalnie ma przerąbane z tym babińcem w domu, bo i koty w dużej mierze są na jego głowie. No i pobudzona przez hormony rozpłakana żona, plus jeszcze noworodek, także naprawdę ma ręce pełne roboty. I fizycznie, i psychicznie, ale dzielnie daje radę. Jestem naprawdę pod ogromnym wrażeniem. No i co jeszcze? Generalnie malutka rozwija się dobrze, oprócz tego, że ma problemy z brzuszkiem, które wynikają z niedojrzałości układu pokarmowego. Od urodzenia ma też lekki problem z wiotkością krtani, więc trochę nam harczy, chrapie. I to też nam spędzało sen z powiek przez pierwsze dni, ale już się przyzwyczailiśmy do tego. Też dużo pomaga nam ten monitor oddechu dopieruszkowy. Fakt, że kupiliśmy troszeczkę inny, opowiem wam też o tym w innym filmie. Z tej samej firmy, w innym filmie, z tej samej firmy jest, ale jest troszeczkę bardziej nowoczesny. I w momencie, kiedy obydwoje idziemy spać, to faktycznie ten monitor dużo nam daje takiego spokoju, że możemy obydwoje zmrużyć oko. No, także tyle na ten temat. Przepraszam, że co chwilę tak zerkam, ale patrzę na małą, bo naprawdę u niej to jest tak, że od tego momentu, kiedy ona wpadnie na pomysł, że chce jeść do przestawienia, to musi być moment i musi być gotowa. A jeszcze trzeba krople podać w międzyczasie, także... To jest jak zmiana kół w Formule 1, żeby nie tracić czasu na okrążeniu. Ojej. Taką mamy piękną pogodę. Chciałabym tutaj doprecyzować, o co chodzi z tym budzeniem się małej. Mała jak się naje, śpi bardzo ładnie.
Ale noworodki mają to do siebie, że śpią w takich cyklach. I mniej więcej po godzinie ona zaczyna trochę się wiercić i ja bym się od razu też rozbudziła. Dlatego mój mąż się nią, nazwijmy to, zajmuje w tym czasie, a ja w sypialni mogę się zregenerować. Więc to nie jest tak, że mała się wybudza co godzinę na karmienie, żeby zaraz tutaj nie było. Ona potrafi przespać te 2 godziny, 3 godziny, ale tak mniej więcej po godzinie zaczyna się wiercić, kręcić, no i wtedy trzeba ją albo chwilkę pobujać, albo czasami wziąć na ręce, sprawdzić pieluchę, wiecie, no, noworodki, o, mają to do siebie. Znowu mam wychodne, znowu do sklepu. Czy wy też mieliście zachcianki podczas karmienia piersią? Ja mam większe zachcianki podczas karmienia w ciąży. Chciało mi się sernika na zimno i muszę właśnie jechać po produkty, żeby go zrobić. A przy okazji mam nadzieję, że zdąży się zrobić do przyjazdu naszych znajomych, naszych przyjaciół. No i będę mogła poczęstować. A jak nie, to będzie więcej dla mnie. Taka gościnna gospodyni ze mnie. Dobra, jadę, bo obawiam się, że zaraz będzie alarm na jedzenie. Mała wstała i głodna nie była, więc wykorzystuję to i skoczę szybciutko. Czekam, aż mi szyby rozmarzną, bo no, mamy w zimę pełną gębą. Tak to wygląda, moi mili. A na Islandii policja bardzo zwraca uwagę na to, żeby szyby były dobrze oskrobane i żeby nie były zamarznięte. Sklep jest koło komisariatu, więc raczej nie będę ryzykować. Patrzcie, jak jest pięknie. Właśnie nasz sklep. Kupiłam szynkę, nóżki z indyka, śmietanę i jajka i zapłaciłam 150 zł ponad, nawet nie, 180. Cóż, nie mam czasu na to, żeby jechać do miejscowości obok, więc siła wyższa. Choinka w mieście już ubrana, a u mnie w domu panuje taka tradycja, że choinka ubiera się dopiero w Wigilię. Dajcie znać, czy ubieracie choinkę już teraz, na początku grudnia, czy czekacie, tak jak u nas, do Wigilii. Nie wiem, jak będzie w tym roku, bo wszystko zależy od tego, kiedy będę miała czas, ale raczej się wstrzymam, żeby tą tradycję zachować. Myślę, że wcześniej udekoruję dom tymi światełkami, ale sama choinka zostanie na koniec, na Wigilię. I oczywiście to będą nasze pierwsze święta w trójkę, ale mój mąż niestety ma dyżur w pracy i praktycznie całe święta będzie w pracy albo będzie odsypiał zmianę. No troszeczkę smutno, ale z drugiej strony mieliśmy wybór, czy zostanie teraz z nami chwilę dłużej i będzie służył swoją osobą w momencie, kiedy ja muszę troszeczkę odsapnąć. Czy miałby wolne w te święta i doszliśmy do wniosku, że lepiej, żeby teraz był z nami, kiedy jeszcze się uczymy siebie, kiedy jeszcze poznajemy się, kiedy każdy dzień to są nowe wyzwania. A święta, no trudno, no w następnym roku będzie miał wolne, więc myślę, że odbijemy to sobie. Mańka będzie też już starsza, bardziej rozumna, jak na razie głównie śpi i je, dlatego damy jakoś radę. Myślę, że spędzę ten czas z przyjaciółmi i tak, żeby wiecie, nie myśleć za dużo. No i tyle, lecę szybko robić ten sernik i
Myślę, że dzisiaj już nie będę nic nagrywać, dlatego żegnam się z Wami. Pamiętajcie o subskrybowaniu kanału. No i do zobaczenia w następnym filmie. Musicie wybaczyć jakość tych filmów, musicie wybaczyć to, że jest często ciemno, niewyraźnie, ale na Islandii po prostu są noce polarne i tych jasnych godzin jest bardzo mało. Dzisiaj jest wyjątkowo pięknie, ale kiedy jest pochmurno, to naprawdę nie robi się praktycznie w ogóle jasno.